Witam serdecznie, tu dietetyk dr Bartek Kulczyński. Dzisiejszy film poświęcam w całości łososiowi, a konkretnie porównaniu łososia hodowlanego z łososiem dzikim. Oglądaj do końca, aby dowiedzieć się, czy pod względem wpływu na zdrowie łosoś dziki rzeczywiście jest o wiele lepszym wyborem niż łosoś hodowlany. Pytanie to jest bardzo ważne, ponieważ hodowla ryb to zjawisko, które w ostatnich dekadach nabrało prawdziwego rozpędu. Spotkałem się z informacją, że w 2011 roku wyhodowano więcej ryb na świecie niż wyprodukowano wołowiny. Wydaje mi się, że w kontekście hodowli ryb zgłasza się więcej zastrzeżeń niż ma to miejsce w przypadku hodowli zwierząt rzeźnych. A zatem warto wiedzieć, czy hodowla łososia budzi jakieś zastrzeżenia w kontekście wpływu na zdrowie takiej ryby i czy to prawda, że znacznie lepiej jest sięgać po łososia dzikiego. Wskażę też, w jaki sposób odróżnić łososia dzikiego od hodowlanego. A zanim jeszcze przejdę do tematu, mam bardzo dobrą wiadomość. Właśnie powstał mój darmowy newsletter Poranny Dziennik Zdrowia. Jest to newsletter o zdrowiu wychodzący od poniedziałku do piątku, punktualnie o 6 rano. Każda wiadomość będzie pigułką wiedzy w danym temacie, najwyżej na 5-10 minut czytania dziennie, a więc zdążysz przeczytać, zanim ostygnie Ci poranna kawa lub herbata. W dzienniku piszę o starannie wybranych sposobach na poprawę zdrowia, tak abyś mogła zacząć dzień od dobrej, praktycznej informacji o zdrowiu. Jak wspomniałem, na mój dziennik zdrowia, czyli codzienny newsletter, możesz się zapisać za darmo i w każdej chwili możesz się z niego wypisać, jeśli tak postanowisz. Aby się zapisać, zastopuj na chwilę ten film i wejdź na www.drbartek.pl/dziennik. Nie wiadomo, czy mój kanał będzie istnieć zawsze, co więcej, nie o wszystkim mogę też mówić tutaj na kanale. Stąd też darmowy newsletter w formie dziennika zdrowia jest wspaniałą okazją do tego, bym mógł Ci swobodnie przekazywać jeszcze więcej praktycznej wiedzy o sposobach na zdrowie. Serdecznie zachęcam, wejdź na www.drbartek.pl/dziennik i zapisz się teraz. Na samym wstępie chciałbym wprowadzić pewną nomenklaturę, która ułatwi przedstawianie informacji w tym filmie. Otóż w przyrodzie mamy do czynienia z wieloma gatunkami ryb, które należą do rodziny łososiowatych, ale możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje łososia. Pierwszym z nich jest łosoś atlantycki, tym mianem określamy również łososia norweskiego, najczęściej jest to łosoś hodowlany. Drugim rodzajem łososia jest łosoś pacyficzny, nazywany łososiem z Alaski lub łososiem dzikim. Bardzo rzadko zdarza się, aby łosoś pacyficzny był hodowany. W przypadku łososia pacyficznego wyróżniamy kilka gatunków. Wśród nich są to m.in. czawycza, gorbusza, keta i nerka. Po tym krótkim wstępie przejdźmy do omówienia najważniejszych różnic pomiędzy łososiem dzikim a hodowlanym. Zacznę od porównania podstawowych wartości odżywczych. Otóż łosoś dziki dostarcza mniej kalorii niż łosoś hodowlany. Wartość energetyczna łososia dzikiego wynosi około 140 kcal na 100 g, zaś łososia hodowlanego około 210 kcal. Różnica ta wynika prawdopodobnie z tego, że pokarm łososia dziko żyjącego stanowią głównie skorupiaki, owady i niewielkie ryby. Z kolei łosoś hodowlany jest zwykle karmiony paszą wysokotłuszczową. I rzeczywiście łososie te istotnie różnią się zawartością tłuszczu. Łosoś hodowlany może zawierać nawet dwukrotnie więcej tego składnika. Zawartość tłuszczu w łososiu hodowlanym wynosi około 14-18 g w 100 g, zaś w łososiu dzikim około 6-7 g. A jak to wygląda w przypadku białka? Łosoś hodowlany dostarcza porównywalną ilość pełnowartościowego białka co łosoś dziki. Białka mamy około 20 g w 100 g ryby. Przejdźmy teraz do najważniejszych witamin i składników mineralnych. Zarówno łosoś hodowlany, jak również łosoś dziki są dobrym źródłem witaminy D. Jednakże poziom witaminy D zdecydowanie przemawia na korzyść łososia dzikiego. Według danych literaturowych zawiera on trzykrotnie więcej tej witaminy niż łosoś hodowlany, czyli około 30 mikrogramów. Dodatkowo łosoś dziki cechuje się wyższym o około 50% poziomem witaminy B12. Łosoś dziki ma również przewagę pod względem poziomu jodu. Zawiera go około 30 mikrogramów, czyli 10-krotnie więcej niż łosoś hodowlany. W łososiu dzikim znajduje się też dwukrotnie więcej selenu, około 32 mikrogramy na 100 gramów. Łosoś hodowlany ma jedynie przewagę nad łososiem dzikim, jeśli chodzi o kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3.
Zależnie od źródła, łosoś hodowlany zawiera około dwukrotnie więcej prozdrowotnych kwasów tłuszczowych omega-3 niż łosoś dziki. Choć zaznaczę, że poziom tych związków w łososiu dzikim jest zadowalający i wystarczy spożyć dwie porcje tej ryby tygodniowo, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie na omega-3. Swoją drogą wtrącę tutaj informację, że dane naukowe z ostatniej dekady pokazały, że wcale nie potrzebujemy dużych ilości kwasów tłuszczowych DHA i EPA, tak więc fakt, że łosoś dziki zawiera ich mniej, nie ujmuje jego wartości odżywczej. Warto też dodać, że pomimo to, że łosoś dziki ma mniej omega-3, to cechuje się lepszym stosunkiem omega-3 do omega-6 w porównaniu do łososia hodowlanego. Biorąc pod uwagę wartość odżywczą, a więc wszystkie te dane, o których przed chwilą wspomniałem, jednoznacznie lepszym wyborem jest łosoś dziki. Jednak chcę podkreślić, że zawartość poszczególnych związków w łososiu hodowlanym może istotnie wahać się w zależności od paszy, którą jest karmiony. Stąd podane przeze mnie liczby i porównania należy traktować orientacyjnie. Drugą kwestią, którą należy poruszyć w temacie porównania łososia dzikiego z łososiem hodowlanym, jest zawartość wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich i pestycydów. Zacznijmy od tych pierwszych. Dotarłem do badania z 2017 roku, które pokazało, że pod względem zawartości metali ciężkich, takich jak kadm i ołów, nie ma żadnej różnicy pomiędzy dwoma rodzajami łososia. Co ciekawe, naukowcy wykazali też, że łosoś dziki cechował się odrobinę wyższym poziomem arsenu i rtęci, choć i tak stężenie tych związków było bardzo niewielkie. Biorąc pod uwagę liczby, które zostały opublikowane we wspomnianej przeze mnie pracy, wychodzi na to, że poziom metali ciężkich w obydwóch rodzajach łososia był 25-50 razy niższy niż dopuszczają normy europejskie. Stąd wydaje się, że pod względem obecności metali ciężkich nie powinniśmy mieć powodu do zmartwień. Sprawa nieco inaczej wygląda, gdy mowa o innych zanieczyszczeniach. Otóż w jednym z badań naukowcy analizowali poziom substancji szkodliwych, takich jak polichlorowane bifenyle, w skrócie PCB, polibromowane difenyloetery, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, a także pestycydy chloroorganiczne, których przedstawicielem jest środek o nazwie DDT. Badacze wykazali, że łososie hodowlane zawierały nawet 4-10-krotnie więcej tych niebezpiecznych dla zdrowia związków. Podobne wnioski wyciągnęli też inni badacze, którzy dowiedli, że łosoś dziki zawiera kilkakrotnie mniej dioksyn i innych zanieczyszczeń niż łosoś hodowlany. Oczywiście również i tu trzeba mieć na względzie to, że określenie łosoś hodowlany jest bardzo szerokie, bo jest on po prostu hodowany w wielu różnych miejscach na świecie, których poziom skażenia może istotnie się różnić. W tym miejscu dopowiem jeszcze jedną ważną rzecz, a mianowicie duże ilości zanieczyszczeń odkładają się w skórze ryby, dlatego polecam spożywać łososia po uprzednim pozbyciu się skóry. Gdy mowa o hodowli ryb, w tym o łososiu hodowlanym, to trzeba też wspomnieć o stosowaniu antybiotyków. Ze względu na to, że w akwakulturze zagęszczenie ryb potrafi być naprawdę bardzo duże, to zwierzęta te stają się bardziej podatne na infekcje i choroby. Wobec tego dodawanie antybiotyków do pasz jest powszechną praktyką. W teorii spożywanie ryb zawierających duże ilości antybiotyków może spowodować wzrost oporności bakterii na antybiotyki stosowane przez człowieka. W efekcie może zdarzyć się w przyszłości tak, że infekcje bakteryjne wywołane w naszym ustroju będą trudniejsze do zwalczenia. Co więcej, ryby hodowlane otrzymujące antybiotyki mogą być właśnie źródłem bakterii odpornych na działanie antybiotyków. Na szczęście wykorzystywanie antybiotyków przez największych producentów łososi na świecie, czyli Norwegię, USA i Kanadę, jest ściśle regulowane i monitorowane. W tych krajach zwykle dodaje się śladowe ilości antybiotyków, które spełniają normy europejskie i które to nie zagrażają naszemu zdrowiu. Niestety są też kraje, gdzie kontrola dotycząca stosowania antybiotyków jest bardzo wątpliwa. Mam tu na myśli przede wszystkim Chiny i Chile. Jeśli zdecydujesz się na wybór łososia hodowlanego, to zwróć uwagę na to, aby nie pochodził on z tych krajów. A oczywiście najlepszym wyborem w kontekście pozostałości antybiotyków jest łosoś dziki, który w ogóle ich nie zawiera, tak więc pod względem antybiotyków ma on niekwestionowaną przewagę. Biorąc pod uwagę wszystkie informacje, którymi dysponujemy, zdecydowanie można powiedzieć, że łosoś dziki jest o wiele lepszym wyborem niż łosoś hodowlany. Jednak w tym miejscu muszę dopowiedzieć jeszcze jedną istotną rzecz.
Otóż, jeśli z jakiegoś względu, np. dostępności lub ceny, mamy możliwość sięgnąć wyłącznie po łososia hodowlanego, to i tak uważam, że jest to bardziej korzystne rozwiązanie niż całkowite pominięcie tej ryby w naszym jadłospisie. Osobiście uważam, że korzyści zdrowotne wynikające z jedzenia łososia hodowlanego przewyższają potencjalne zagrożenia związane z możliwą obecnością metali ciężkich, pestycydów i antybiotyków. Jednak, powiem to jeszcze raz, jeśli mamy wybór, to zdecydowanie sięgajmy częściej po łososia dzikiego. Skoro już rozstrzygnęliśmy, jak to jest z tym łososiem dzikim i hodowlanym, to warto też wiedzieć, jak odróżnić te dwa rodzaje ryb. Są dwa podstawowe sposoby, aby odróżnić łososia hodowlanego od dzikiego i wcale nie trzeba być ekspertem, aby poradzić sobie z tym zadaniem. Pierwszą metodą, choć nieidealną, jest sprawdzenie wyglądu mięsa ryby. W większości przypadków mięso łososia dzikiego ma intensywną, ciemnoczerwoną barwę, podczas gdy łosoś hodowlany charakteryzuje się zwykle różowo-pomarańczowym kolorem. Dodatkowo, jak może pamiętasz, na początku filmu powiedziałem, że łosoś hodowlany zawiera w swoim składzie więcej tłuszczu od łososia dzikiego. I ma to swoje odzwierciedlenie w wyglądzie mięsa. Mięso łososia hodowlanego jest na przekroju poprzecinane wyraźnymi białymi pasmami tłuszczu, a w przypadku łososia dzikiego pasemka te są mniej widoczne. Sposób pierwszy nie jest niezawodny, a żeby mieć stuprocentową pewność, z jaką rybą mamy do czynienia, to należy sięgnąć po sposób numer 2, czyli uważne czytanie etykiety produktu. Producent łososia, a także innych ryb ma obowiązek podania informacji na temat metody produkcji ryby. Jeśli na etykiecie znajduje się określenie złowiono, to wskazuje ono na łososia dzikiego. Z kolei, jeżeli na etykiecie widnieje napis wyhodowane, to możemy być pewni, że jest to ryba hodowlana. Dodatkowo producenci są zobligowani do zamieszczenia na etykiecie produktu obszaru połowu ryby. Wygląda to w ten sposób, że na etykiecie użyty jest zwrot np. złowiono w lub obszar połowu. Tu podkreślam, że najwyższą jakością odznacza się łosoś dziki pochodzący z północno-wschodniego Pacyfiku, czyli Oceanu Spokojnego w rejonie Alaski. Wspominam o tym, ponieważ łosoś jest poławiany również np. w Bałtyku, czyli jest to też łosoś dziki. I mówiąc szczerze, do ryb łowionych w naszym morzu podchodzę dość sceptycznie. Zatem, jeśli chcemy zjadać najlepszego łososia, to powinien on pochodzić z północno-wschodniego Pacyfiku, czyli Oceanu Spokojnego w rejonie Alaski. Jeśli już wiesz, którego łososia wybrać i w jaki sposób to zrobić, to powiem Ci jeszcze, w jakiej ilości go spożywać. Polecam przede wszystkim wybierać rybę świeżą w postaci fileta. Swoim pacjentom zalecam sięgać po jedną, dwie porcje łososia tygodniowo, każda po około 150-200 gramów. To, co chciałbym, aby Państwo wyciągnęli z tego filmu, to to, że łosoś dziki poławiany w rejonie Alaski zawiera więcej korzystnych dla zdrowia związków, jednocześnie mniej tych potencjalnie szkodliwych niż łosoś hodowlany. Jednocześnie zawartość substancji niepożądanych nie jest na tyle wysoka w łososiu hodowlanym, aby rezygnować z sięgania po niego w przypadku, gdy nie mamy możliwości zakupienia łososia dzikiego. Można to podsumować w ten sposób, że najbardziej wartościowy jest łosoś dziki, zaś łosoś hodowlany jest lepszy niż żaden. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.